powiedział, że Gray jest ranny, a to był mój pseudonim. I w połowie drogi między tym budynkiem, gdzie stacjonował mój pluton, spotkałem sanitariuszki z noszami, jak biegły po rannego Greya. Ewa mi się pokazała z niemieckimi oczami. Wróciłem ze szpitala, to te dziewczęta z tej sekcji sanitarnej to mnie tak obłapiły ze wszystkich stron, bo ja dla nich byłem nie Grey, tylko Grejek. Grejek wrócił. No i tak mnie tam obłapywała, a ja zobaczyłem, że przechodzi Ewa tam gdzieś korytarzem. A ona w tych pierwszych dniach to się tak czuła jakoś, no bo była w konspiracji w innym plutonie. Taka wyobcowana była. A jak ja ją zawołałem, Ewa, to sobie przypomniała wizytę w szpitalu i od tej pory żeśmy się już trzymali i kontaktowali. Ona mi na Solcu pod numerem 20, na drugim piętrze, w opuszczonym budynku, w opuszczonym lokalu, grała na fortepianie. Grała La Comparsite, to takie sławne tango. La Comparsite. No i tak żeśmy się zaprzyjaźnili. Ale nie konsumowaliśmy. Pocałowaliśmy się parę razy.